15 lutego w hali przy gimnazjum nr 2 odbył się 6. memoriał Janusza Kowalczyka w podnoszeniu ciężarów. Wystąpiło w nim 34 zawodników z województwa lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Rywalizowali w dwóch kategoriach U15 i U17. Wśród 15-latków wygrał Filip Komorniczak z Półtuska przed Marcinem Izdebskim z Orląt Łuków i Jakubem Węgrzynem z Puław. ŁKS Orlęta Łuków reprezentowali w tej kategorii jeszcze Łukasz Bącik, Jakub Linkiewicz i Mateusz Karwowski. Na zawodach wystartował też Daniel Kołecki, syn prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Czy jesteś zadowolony z dzisiejszego startu? Jakie ciężary podnosiłeś? Zadowolony? No mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Dzisiaj w rwaniu uzyskałem 44 kilo, a w podrzucie 54. Dwie próby w podrzucie mi się nie powiodły, a jedna w rwaniu. Ale tak uznaję start za dobry. Czy chciałbyś kiedyś wystartować na Igrzyskach Olimpijskich? Oczywiście. Tak jak twój tata? Tak. A mam do ciebie trudne pytanie. Czy wiesz, jakie medale twój tata kiedyś zdobył na Igrzyskach? Oj, chyba dwa srebrne. Bardzo dobrze. A ty chciałbyś pewnie wystartować lepiej niż tata? Tak. Chciałbym złoto zdobyć. W kategorii 17-latków wygrał reprezentant Orląt Łuków Kamil Przybysz. Wyprzedził on trzech zawodników z Nidzicy. W tej kategorii rywalizowali jeszcze trzej łukowianie. Remigiusz Włoch, Hubert Świętochowski i Radosław Peryt. Trenerem młodych łukowskich sztangistów jest Robert Dołęga. Zawody rozgrywane są w kategorii juniorów i młodzików, ponieważ przede wszystkim pan Janusz Kowalczyk zajmował się wychowaniem tych najmłodszych sportowców do pełnoletności. Gościmy zawodników z 10 klubów z 3 województw. Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali i uczcili pamięć mojego trenera. Ale także jest bardzo wysoki poziom sportowy, ponieważ przed chwilą, kilkanaście minut wstecz, byliśmy świadkami pobicia rekordu Polski młodzików do lat 15 w kategorii 85 kg, gdzie od dnia dzisiejszego rekord w rwaniu wynosi 103 kg. Na zawodach w roli sędziego wystąpił trzykrotny mistrz świata, łukowianin Marcin Dołęga. Przyszłości polskich ciężarów należy szukać właśnie w szkoleniu młodzieży. Czy taki turniej jak ten w Łukowie jest dobrym tego przykładem? Najlepszy, to jest najlepszy przykład. Jak najwięcej powinno się organizować zawodów właśnie tych grup najmłodszych, lat 13-15. Prezes Szymon Kołecki też jest za tym, by tych zawodów było dużo i już są rezultaty, bo nie tylko w Łukowie, ale w dużo miastach w Polsce są już rozgrywane podobne turnieje. Kilka osób wpadło mi w oko z bardzo dobrą techniką. Wiem, że ten staż, ten treningowy młodzieży, tej pierwszej grupy na pewno nie jest duża, a już naprawdę technicznie bardzo dobrze dźwigają. No, uzdolnieni chłopcy, oby tak dalej. Janusz Kowalczyk był twoim pierwszym trenerem. Jak go wspominasz? No, miłe na pewno mam wspomnienia po trenerze Kowalczyku, bo to on się przyczynił do moich sukcesów przede wszystkim. Dużo mu zawdzięczam i dlatego organizowany jest kolejny memoriał. Warunki, jakie ty miałeś na początku swojej kariery, chyba znacznie różnią się od tych, jakie ma dzisiaj łukowska młodzież. No zdecydowanie tak. Ja przypominam sobie, co było ponad 20 lat temu, gdy stawiałem pierwsze kroki na hali Orląt. Wtedy no, nie było takiego sprzętu, nie było takich warunków, jak ma dzisiejsza młodzież. Zawody zostały połączone z uroczystością nadania hali sportowej przy gimnazjum nr 2 imienia Janusza Kowalczyka, wieloletniego trenera sekcji podnoszenia ciężarów łukowskich Orląt, wychowawcy m.in. Roberta i Marcina Dołęgów. Kilka lat temu uczestniczyliśmy w uroczystości nadania imienia hali przy szkole nr 1 wielkiego trenera, pana Romualda Szajciuka, wychowawcy młodzieży, a dzisiaj mamy zaszczyt uczestniczyć w podobnej uroczystości nadania imienia hali sportowej przy gimnazjum nr 2 imienia pana Janusza Kowalczyka, który zasłynął przede wszystkim jako troskliwy wychowawca łukowskiej młodzieży, która garnęła się przed laty na przestrzeni wielu lat do dyscypliny trudnej, jak dzisiaj mogliśmy zauważyć. Ci, którzy z Państwa mieli okazję oglądać zmagania ciężarowców. Dyscypliny, która wymaga wiele wysiłku, wiele samozaparcia,
wiele wyrzeczeń i wiele trudnej pracy, która nieraz po latach dopiero przynosi spodziewane efekty. Sądzę, że ta uroczystość będzie takim skromnym wdzięczności społeczeństwa Łukowa za to, co, czego pan Janusz dokonał, za te jego zasługi. Nadanie imienia szkole, czy części szkoły, jak w tym przypadku hali imieniem Janusza Kowalczyka, to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po pierwsze, takie wydarzenia mają miejsce rzadko, nadaje się je raz na stałe. No mam nadzieję, że nie będzie zmian, bo w przypadku wielu ulic takie zmiany były. Po drugie, że ta hala ma imię Janusza Kowalczyka, czyli osobę, która jest bezpośrednio również związana z Łukowem, podobnie jak Stanisław Konarski. Ty osobiście znałeś pana Janusza Kowalczyka? Tak. W tym samym czasie, kiedy trenował Robert Dołęga, w tym samym czasie trenowałem ja. Dwie różne dyscypliny sportu. On ciężary, ja zapasy. Raz w tygodniu bywaliśmy na tej sali podnoszenia ciężarów, trenowaliśmy siłę. Zapaśnikom ta siła też potrzebna była, więc trenera Kowalczyka no, znaliśmy. Nieraz dostałem ja od niego pasem po nogach, bo wchodziłem w nieodpowiedniej godzinie, czy tam, gdzie nie trzeba. Ale człowiek bardzo przyjazny, otwarty, przyjaciel wielu moich przyjaciół, którzy trenowali ciężary. To jest człowiek niezwykle skromny, a przy tym bardzo pracowity. To są takie dwie cechy i człowieka, i sportowca. To są cnoty, które wydaje mi się, że warto stawiać na piedestał i ten Janusz Kowalczyk właśnie takie cechy prezentuje i dlatego też został dzisiaj wyróżniony. A od wielu lat mówiono właśnie o nim, jako człowieku ważnym, którego należy w jakiś sposób upamiętnić i docenić. Cieszę się, że to dzisiejsze wydarzenie było z inicjatywy włodarza naszego miasta, pana Dariusza Szóstka. To on zainicjował nadanie imienia właśnie tej hali, to był jego pomysł. Cieszę się, że wszyscy radni przychylili się ku temu pomysłowi i jeszcze rok temu podnieśli rękę do góry i taką uchwałą nasza hala dostała to imię. Dzisiaj to wydarzenie tylko finalizuje to, co miało miejsce rok temu. Jednym z organizatorów pierwszego memoriału Janusza Kowalczyka, który odbył się w 1999 roku, był Mariusz Kiełczewski. Pierwsze trzy, które organizowałem, były w starej siłowni przy stadionie Orląt, a obecnie przy gimnazjum numer 2 oraz wcześniej przy szkole podstawowej numer 1. Tutaj w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, gdzie jest organizowany memoriał, jest komfortowo, jest ciepło, jest miło, jest sympatycznie. W starym pomieszczeniu przy Orlentach niestety tak nie było. I zawodników mamy więcej niż w poprzednich latach. Tak, zgadza się. Ja organizując pierwsze trzy memoriały byłem szczęśliwy, że bracia Dołęgowie przyjeżdżali i pomagali mi w pewnym sensie i promować podnoszenie ciężaru w Łukowie, jak i uczcić pamięć po Januszu Kowalczyku. I z roku na rok widzę, że ilość zawodników startujących w zawodach się zwiększa. A jak ty wspominasz pana Janusza Kowalczyka? No pan Janusz Kowalczyk był dla mnie, można powiedzieć, drugim ojcem. Bardzo, bardzo miło, bardzo sympatycznie go wspominam. Udzielał mi wielu, wielu rad życiowych, miał istotny wpływ na moje losy, bo dzięki jego wsparciu, no oczywiście dzięki wsparciu swoich rodziców, ale i Janusza Kowalczyka, poszedłem na studia, ukończyłem studia, zrobiłem tytuł trenera i pracuję teraz w gimnazjum numer 2. Wiem, że uczniowie gimnazjum numer 2 razem z tobą, pod twoim kierunkiem, przygotowują książkę o Januszu Kowalczyku. Tak, zgadza się. Uczniowie klasy drugiej gimnazjum zobowiązani są do realizacji projektów edukacyjnych i ja akurat zebrałem grupę dziewcząt i trenującego obecnie ciężarowca Marcina. Zebrałem grupę, aby w ramach projektu edukacyjnego stworzyć publikację na temat historii sekcji podnoszenia ciężarów od momentu powstania, czyli od końca lat 60. aż po czasy obecne, oraz drugi tak jakby tytuł to wspomnienia o Januszu Kowalczyku w pamięci tych osób, które miały styczność i z trenerem, i albo jako zawodnicy, albo jako działacze. W związku z tym mam wielką prośbę, jeżeli
ktokolwiek chciałby podzielić się swoimi wspomnieniami o Nuszu Kowalczyku, to zapraszam, proszę o kontakt ze mną. Trenera Janusza Kowalczyka wspominał też współpracujący z nim Kazimierz Olszewski. Znaliśmy się z panem Januszem od lat 60. Najpierw był moim zawodnikiem, a następnie razem ze mną prowadził zajęcia w sekcji podnoszenia ciężarów. Najpierw Łukowi Łuków, a następnie Orląt Łukowskich. No, był to człowiek bardzo skromny. Poświęcał się tej dyscyplinie bez reszty. Przeznaczał nawet środki finansowe na działalność tej sekcji oraz wspomagał zawodników na tyle, na ile mógł. W 1979 roku zdobył uprawnienia instruktora i od tamtej pory razem prowadziliśmy te zajęcia. Kolejny memoriał już za rok, a rozegrany zostanie on w gimnazjum nr 2 na hali sportowej imienia Janusza Kowalczyka.